Witajcie na kontynencie Mildred w świecie Nevaret w grze internetowej Mo Cabal. Witam się z wami oznaczony, a przed nami wspaniały świat tej już dość, no może nie starej, ale powiedzmy tak sobie doświadczonej gry Mo, w którą, przyznam się wam, gram już łącznie będzie no grubo powyżej 3 lat. Akurat z przerwą, ale gram z wielkim zadowoleniem i dlatego postanowiłem z wami się po prostu z nią podzielić. Cóż, gra jest, jak już powiedziałem, jest to gra MMO. Właściwie na zasadzie, powiedzmy, podobnej jak większość MMO, jak nie wiem, Alots Online, czy chociażby najbardziej popularny na świecie WoW. Przy czym oczywiście no jest to, jak już zapewne sami zauważyliście w stylistyce, jest to gra w rodzaju anime. Chociaż takiego delikatnego nie powiem, bo może nie jestem jakimś wielkim fanem anime, ale akurat stylistyka, powiedzmy, Cabala bardzo, bardzo mi się podoba. Natomiast co do samej gry. Gra jest bardzo rozbudowana. Naprawdę, szczerze. Grałem w Firefalla, zresztą mogliście zobaczyć. Grałem w WoWa, co też mogliście zobaczyć na kanale. Grałem w wiele innych fantastycznych gier online i żadnej innej tak dobrze i tak długo nie wspominam. Oczywiście mówię o podobnych typach gry, no bo LOL na przykład to jest kompletnie odmienny rodzaj gry, więc no, ciężko tak naprawdę jest ze sobą porównać. Natomiast gry MMO RPG, takiej prawdziwej, pełnoprawnej, drugiej tak fajnej nie spotkałem. Według mnie, szczerze, przybija WoWa całkowicie. Ale może zaprezentujmy kilka postaci, bo w LoLu... Jezus Maria, w jakim LoLu? Przepraszam bardzo. Natomiast w Cabalu występuje kilka klas postaci. Aż wam stworzę nową, proszę. Występuje kilka klas postaci. Oczywiście jest typowy warrior, czyli wielki miecz, olbrzymi, ciężka zbroja, mnóstwo defensa, HP i wszystkiego, mało zdrowia tak de facto. Blader, czyli dokładna odwrotność, praktycznie bez zbroi, olbrzymi damage fizyczny, szybkość ataku, bardzo szybkie, taki bardzo, bardzo duży burst po prostu oraz bardzo łatwa możliwość unikania różnego rodzaju ciosów. Dalej mamy Wizarda, czyli właściwie to jest taki blader, tylko że oczywiście bijący z magii. Czym się charakteryzuje Wizard? Charakteryzuje się tym, że jest największym papierem w grze, czyli zabić go jest naprawdę bardzo prosto, za to ma największy DPS ze wszystkich postaci, więc wszyscy go cenią, szczególnie że ma buffy, które są potrzebne absolutnie każdej klasie, a więc ma ich najwięcej, dlatego jest najbardziej ceniony na wszelkiego rodzaju dungeach i tego typu akcjach. Force Archer, czyli po prostu taki łucznik, który opiera się na magii, używa tak zwanych Astral Bowów, czyli po prostu takich, powiedzmy, magicznych łuków, które wyrastają z kryształów. Długo by o tym gadać. W każdym razie charakteryzuje się sporym damage'em, może inaczej, jakby to powiedzieć. Force Archer to jest po prostu dokładny środek wszystkiego. A nie ma ani największego, ani najmniejszego damage'a, nie ma ani najwięcej, ani najmniej buffów, nie ma ani najmniej, ani najwięcej defensa, jest po prostu dokładnie po środku. Po co się przydaje? Przede wszystkim w drużynie przydaje się po to, ażeby po prostu healować oraz dokładać swój damage, który do niskich bardzo nie należy. Force Shielder. Jak sam nazwa wskazuje, z tarczą chodzi. Tutaj akurat ta tarcza jest malutka, pokazana. Ja akurat nie gram Force Shielderem, więc niestety nie mogę wam pokazać, jak ta tarcza wygląda, kiedy jest duża, już rozwinięta. Natomiast to jest naprawdę tarcza, powiedzmy, no sobie tak szczerze, na dobre pół ekranu. Widać, że tym można coś osłonić. W czym się okazuje Force Shielder? To jest tak naprawdę...
To jest tak naprawdę taka rozstawiana wieżyczka. Troszeczkę, ja nie wiem, jak widzieliście w Firefallu, jak się mogłem rozstawiać, kiedy grałem Dreadnoughtem, to jest coś w stylu Force Shieldera. Tylko, że on gdzieś no, nie strzela, bo tutaj mamy do czynienia z grami anime, z fantasy, czyli raczej tutaj się nie strzela z pistoletów czy karabinów, aczkolwiek to jest tylko reguła, bo istnieją od niej wyjątki. Więc po prostu tutaj to jest typowy tank. Chociaż damage też ma całkiem niezłego. Force Blader, czyli to Force Blader. To jest postać ciężka do pisania. To jest tak naprawdę jedyna klasa stworzona tylko i wyłącznie do PvP. Bo większość pozostałych nadaje się bardzo dobrze do PvE oraz po odpowiednim dostosowaniu skilli, ustawień ich, setu również. Po prostu nadają się również do PvP. Natomiast Force Blader jest postacią łączącą w sobie zalety bardzo dużego damage'a magicznego oraz fizycznego, przy okazji ze sporą ilością debuffów, bo w tej grze występuje stosunkowo mało debuffów używanych przez postaci. I właśnie dlatego Force Blader w tym się specjalizuje. I dlatego jest dobry na PvP. Bo przy okazji ma bardzo duży burst, tak jak już pokazywałem to przy Bladerze. I ostatnim, świeżutko dodaną postacią jest Gladiator. Gladiator to jest tak naprawdę, jakbym miał powiedzieć, to jest połączenie Warriora z Bladerem. Czyli charakteryzuje się to stosunkowo dużym DPS-em, stosunkowo dużym damage'em, przy okazji obszarowym, co też jest bardzo sympatyczne, łącząc to z dużą ilością defensa i HP. Oczywiście nie jest aż tak tankowaty jak Warrior, ani nie bije aż takiego damage'a jak Force Blader, tym niemniej, jak przepraszam, Blader, tym niemniej wciąż jest bardzo ciekawą postacią, którą ja właśnie w tym momencie gram. Bo wróciłem po jakimś czasie do Kabala i zobaczyłem, że jest nowiutka postać, więc sobie ją założyłem. I właśnie się teraz nią cieszę. Co do samej gry. W niewielu grach widziałem tak rozbudowany system craftu, system dungowania. Nawet olbrzymie po prostu możliwości są, jeżeli chodzi o dobieranie seta. Teoretycznie niby są jakieś odgórne wskazówki, co wbijać jaką część ekwipunku, tak? Co się najbardziej dla kogo nadaje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zależności od tego, jak po prostu ta gra, jak nam się dobrze gra, możemy sobie bardzo dobrze tą postać spersonalizować poprzez po prostu wbijanie odpowiednich buchów, odpowiednie ulepszanie przedmiotów, które kupimy, czy też po prostu kupowanie już ulepszonych. Do czego służy bardzo fajny system, tak zwany AH, czyli Action House, czyli po prostu, proszę, taka wielka giełda. Możemy tutaj sobie wszystko wybrać, co tylko chcemy. Od armorów, przez bronie, po skille, pety, wejściówki na dungeony, wszystko tu jest. Dobrze, a jeżeli już jesteśmy przy dungeonach. Dungeonów jest w tej grze naprawdę sporo. Większość jesteśmy w stanie zrobić przy pewnej dozie wysiłku i odpowiednio długim czasie jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie. Natomiast są również takie, które po prostu dużo przyjemniej, szybciej, przyjaźniej robi się z kimś, no, co wydaje mi się dość oczywiste w grze MMO. Dlatego często można tutaj natknąć się na gildie. Co jest bardzo fajne, gildie polskie są bardzo częste w Kabalu, naprawdę. Nie ma z reguły problemu, nawet jeżeli kompletnie nikogo nie znamy, że zalogowaliśmy się od tak, żeby znaleźć jakiegoś Polaka, z nim pójść na dungeona, nawet bez gildii, a już z gildą tym bardziej. Dlatego ja mam właśnie gildię polską, całkowicie polską, Semper Fortis. Zapraszam, na pewno was przyjmiemy, bo miejsc mamy jeszcze kilka, a cały czas tą gildię rozwijamy. Ktoś pisze do mnie na Facebooku. Dobrze. Kilka słów a propos tego, jak ten gameplay będzie wyglądał. Ja teraz z wami się witam, Kabalem.
kilka słów, że tak powiem, technicznych, na czym ta gra polega i tak dalej. Natomiast tak de facto seria to będzie należeć głównie do Inu, który po prostu również jest wielkim facetem Kabala, gra w niego jeszcze bardziej hardkorowo niż ja, właściwie nawet dużo bardziej hardkorowo, taki gracz. I on będzie prowadził tą serię. Oczywiście czasem się pojawi, nie powiem, że nie. Natomiast on będzie ją prowadził i plan jest taki, żeby pokazać wam wszystkie dungeony po kolei, których no i mamy tam chyba z 15 sztuk jakoś, tak? Plus różne dungeon dodatkowe, instancje itp. No cóż, zobaczycie sami. Ciężko mi powiedzieć, ile ta seria będzie miała odcinków. Natomiast jestem przekonany, że co najmniej około, myślę, 15-20 możecie się spodziewać. Dobrze, wracając do opisu technicznego. W grze grafika tutejsza naprawdę mi się podoba. Zobaczcie, przybliżenia, bardzo fajnie lśnią te zbroje, bronie. Ja tutaj akurat mam skórkę. Tę zdajmy, żeby wam pokazać, jak wygląda. O, proszę. Tak wygląda w tym momencie w swojej zbroi. Bardzo są te sympatyczne te zbroje i tak naprawdę wystarczy ociupinka wprawionego oka i na podstawie tego, jak dana broń czy zbroja wygląda, czy nawet czy błyszczy, bo w zależności od stopnia ulepszenia broń w różny sposób błyszczy, możemy bardzo łatwo ocenić, jaki ktoś ma set, jaki ekwipunek, jakie bonusy wbite w sloty i tak dalej. To jest właśnie bardzo fajne. Mobów jest zatrzęsienie różnych rodzajów, mocnych, słabych, tankowatych, morderczych i do wyboru do koloru. Od dużych żuczków przez zombiaki i inne przerośnięte jaszczurki. Wszystko co tylko chcecie. Oprawa muzyczna. Każda lokacja w tej grze ma własną muzykę. Własną skomponowaną muzykę, bardzo fajnie się składającą na jakby całość. I naprawdę, tak jak z reguły grając w LoL'a czy w inne gry, często włączam sobie po przegraniu już kilku gier, włączam sobie inną muzykę, po prostu no już ta typowa mnie nudzi. To tutaj naprawdę oprawa muzyczna jest bardzo ciekawa. Co dość, to powiedzmy jeszcze jednej z tych technicznych gry. Gra jest mocno robaczywa. Czyli niestety bugów tutaj można zobaczyć sporo. Ale ma to swój taki swojski klimat, nie przeszkadza aż tak bardzo. W mojej gildii funkcjonuje takie stwierdzenie żartobliwe, że przed każdym dungeonem należy resetować kabuga, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nas coś wywali. No a cóż, taka prawda, troszeczkę tych bugów się pojawia, aczkolwiek naprawdę przy minimalnej ostrożności one w niczym nie szkodzą, nie przeszkadzają i można bez problemu tą grą się rozkoszować po swojemu i kompletnie bezstresowo. Co do poziomu trudności gry jako takiej. Nie jest to gra szczególnie trudna, aczkolwiek do łatwych również nie należy. Moim zdaniem ten poziom trudności jest całkiem dobrze skalkulowany, całkiem niezły. Momentami w niektórych miejscach mogłoby być o ciupinkę mniej po prostu grindowania, a więcej na przykład questów. Natomiast poziom trudności jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli tylko minimalnie wiem, jak się tą postacią posługiwać, jak robić combo itp. itd. Dobrze. Myślę, że poszczególne lokacje, które wam Inu pokażę przy okazji. Natomiast dzisiaj tak naprawdę to chyba w takim pierwszym powitalnym odcinku po prostu tyle. Wszystko co wam chciałem powiedzieć. I cóż mogę powiedzieć na przyszłość? Zapraszam do kolejnych gier. Zapraszam do oglądania tego, co pokaże Inu. To będzie jego pierwsza seria. Pierwsze filmiki nagrane przez niego samodzielnie, więc mam nadzieję, że dacie mu odpowiednie wsparcie i będziecie wyrozumieli na wszelkie minimalne niedociągnięcia, które po prostu będą wynikały z niedoświadczenia i tego. Tym niemniej chłopak pała olbrzymim entuzjazmem do tworzenia, więc mam nadzieję, że wyjdzie mu to bardzo ciekawie. Też będę oglądał i również będę
miał szczerą nadzieję, że wyjdzie mu to bardzo dobrze. Więc cóż, zapraszam Was na kolejne odcinki z gry Kabal Online. Żegnam się z Wami Oznaczony, a w następnym odcinku już Inu. Trzymajcie się.